cześć wszystkim, to jest w kolejnym odcinku na moim kanale. Z racji tego, że zbliżają się walentynki, uznałam, że nagram film, w którym mówię o najlepszych romansach albo książkach, w których ten wątek romantyczny gdzieś tam jest na pierwszym planie, bo też tutaj będę miała parę polecajek, które nie są stricte romansem, bardziej może jakimś obyczajem, ale po prostu ten wątek romantyczny jest taką główną osią fabuły mimo wszystko. I od razu mówię, że nie brałam pod uwagę książek jakichś takich fantastycznych, jakichś dystopii, po prostu brałam takie zwykłe, przyziemne romanse, takie najzwyklejsze powiedzmy. I mam tutaj kategorię i dla młodszych, gdzie w ogóle nie ma na przykład scen erotycznych i one są takie bardzo, wiecie, takie urocze właśnie, komfortowe romanse, a dalej mam już takie faktycznie dla starszych, 16-18+, ale to oczywiście wszystko będę mówić na bieżąco, zapraszam Was do oglądania. Jeszcze szybka przerwa, patrzcie na to! Mamy nowe Lego i to jest zestaw Zaciszny Ogród, jest przepiękny, jestem zakochana, a teraz już przechodzimy do odcinka. Na początku zaczynamy od romansów Lynn Painter, oczywiście dla młodszych, to jest takie 13-14+, i to jest Lepiej niż w filmach oraz Lepiej niż wczoraj. Jeśli chodzi o Lepiej niż w filmach, to wiecie, że to jest moja 5-gwiazdkowa pozycja, uwielbiam ten romans i on jest najbardziej komfortowym dla mnie romansem ever. Poznajemy tam Liz, która jest fanką komedii romantycznych, jest taka bardzo, bardzo widzę w niej siebie po prostu i gdzieś tam wierzy w tą prawdziwą miłość, jest taką, powiedzmy, romantyczką. I mamy Wesa, który jest wspaniały. I tutaj mamy takie lekkie enemies to lovers, bo oni się nie lubią, kłócą się o miejsce parkingowe, bo mieszkają naprzeciwko siebie, są sąsiadami. Mamy też takie fake dating, bo oni próbują zbudzić zazdrość w takim koledze z dzieciństwa Liz, któremu ona chce zaimponować, bo właśnie chce, żeby on zobaczył, że ona nie jest już dzieckiem i dlatego Wes jej pomaga, no ale wiadomo, między nimi się później rodzi jakieś uczucie. Wspaniała książka, którą ja uwielbiam i naprawdę z chęcią przeczytałam sobie ją jeszcze raz. Jest naprawdę wspaniała i po prostu bawiłam się przed nią. Wiem, że nawet ludzie, którzy nie lubią romansów, mówią, że to jest właśnie takie bardzo otulające, bardzo urocze i serdecznie Wam ją polecam. Jeśli mielibyście przeczytać z tej listy chociaż jedną książkę, to właśnie niech to będzie Lepiej niż w filmach. I tej samej autorki Lepiej niż wczoraj. Ta książka też mi się podobała, dałam już jej 4 gwiazdki, takie 3,75, ale bawiłam się równie dobrze. Tam mamy motyw taki od Dnia Świstaka, że nasza główna bohaterka przeżywa ten sam dzień, czyli walentynki, z tego co pamiętam. Teraz nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że walentynki, bo ona planuje wyznać swojemu chłopakowi miłość właśnie w te walentynki. Natomiast cały czas coś się dzieje, tak? Ma jakiś wypadek samochodowy, widzi, jak ten chłopak w ogóle ją zdradza i tak dalej, i tak dalej. I ten dzień ona próbuje przeżywać tyle razy. Nie wiem też, jak się uwolnić nawet z tej pętli czasowej. Bardzo komfortowy też romans. Nick, czyli główny bohater, jest takim bardzo... Nie chcę być uroczym bohaterem, bo on jest taki bardziej właśnie... Wes jest na przykład taki słodziak, taki golden retriever. Boy. I tutaj Nick też taki trochę jest, ale troszkę mniej. On jest taki bardziej, ma więcej gdzieś tam problemów z przeszłości, które, na temat których zwierza się naszej głównej bohaterce i to też było bardzo wartościowe moim zdaniem w tej młodzieżówce. Naprawdę świetnie się bawiłam i mimo, że nie lubię tego motywu powtarzania dnia, tego dnia świstaka takiego, nie przepadam za tym ani w książkach, ani w filmach, to tutaj naprawdę bawiłam się świetnie, przeczytałam ją też w jeden dzień. W ogóle ono jest takie bardzo szybciutkie, jeśli chcecie już przeczytać właśnie w jeden dzień, tak się po prostu, żeby Wam było po prostu dobrze na serduszku, to ja Wam obie te książki serdecznie polecam. Dobra, lecimy dalej. Mam dalej zapisane Tweet Cute Emmy Lord. I ja na przykład tej książki jakoś bardzo nie lubię i raczej nie polecam, ale uznałam, że wspomnę o niej tylko dlatego, że ona jest dosyć taka komfortowa i wydaje mi się, że dużo osób, wielu osobom może się spodobać. Tak jak Wam mówię, u mnie to nie jest mój ulubieniec, nie mam do niej jakichś niesamowicie jakich uczuć, też nie myślę o niej za często, jeśli w ogóle, ale tutaj mamy wojnę na Twitterze, którą prowadzą dwie restauracje z tostami, z jakimiś takimi słonymi przekąskami, z tego co pamiętam. I właśnie ludzie, którzy walczą, to są dwoje nastolatków, którzy gdzieś tam też mają ze sobą kontakt w prawdziwym życiu i też z tego co pamiętam było tak, że oni pisali ze sobą na jakiejś takiej innej aplikacji, nie wiedzieli, że to są oni, więc to było bardzo ciekawe. Także jest takie komfortowe, natomiast tam mi się ten romans właśnie wbrew pozorom nie podobał, bo moim zdaniem on był taki bez emocji, ale wiem, że jestem troszeczkę odosobniona w swojej opinii, bo wiele osób bardzo tą książkę lubi, także a nuż wspominam o niej, może akurat komuś z Was ona się bardziej spodoba niż mi. Następnie mam też iście walentynkową książkę, czyli 11 papierowych serc. I póki co widzę, że tutaj wydawnictwo Young króluje, ale nie ma się co dziwić, ja bardzo to wydawnictwo lubię. Poznajemy tam naszą główną bohaterkę, która traci pamięć z 11 tygodni właśnie...
w wyniku wypadku samochodowego. Nie pamięta samego wypadku, nie pamięta też, co się działo przez te 11 tygodni i znajduje takie papierowe właśnie serca, które mają jej przypomnieć o tym, co robiła i dlaczego postanowiła zakończyć swój związek, w którym ona pamięta, że jeszcze była szczęśliwa. Taka też jest to bardzo komfortowa młodzieżówka. Szybko o niej zapomniałam, ale podobała mi się na przykład bardziej w trakcie czytania niż Tweet Cute i gdzieś tam moim zdaniem była po prostu lepiej napisana i naprawdę no niesamowicie się zaangażowałam. Ja się też domyśliłam, kto był tym tajemniczym adresatem, bo to też było ciekawe akurat, ale mimo wszystko bawiłam się naprawdę na niej super i ta książka, wiadomo, jest skierowana gdzieś tam do młodszego targetu, takie 13, 12, 13, 14 lat, a ja naprawdę bawiłam się przed nią, więc bardzo Wam ją polecam. Dalej mam książkę To zdarza się tylko w filmach. Ja myślę, że mało osób mogło w ogóle o niej słyszeć. Tam mamy romans między dziewczyną i chłopakiem, którzy się poznają. Pamiętam, że ona pracowała w kinie, ja go w ogóle czytam bardzo dawno temu, ale ten chłopak, z tego co pamiętam, nagrywał jakiś film o zombie i ona brała w nim udział i oni gdzieś tam mieli jakąś swoją relację, ale mnie najbardziej urzekło, co się dzieje później w tej książce i jak to się toczy, bo moim zdaniem Holly Byrne jako jedna z niewielu autorek pisze bardzo realistycznie i naprawdę zakończenie tej książki pamiętam, że bardzo mnie też zaskoczyło i dlatego zapamiętałam tą książkę na bardzo długo. Ja Wam ją polecam, jeśli chcecie przeczytać coś niestandardowego, bo jednak ona gdzieś tam wychodzi z tego schematu, który znamy. Następnie mam Gdyby ocean nosił twoje imię. To nie jest stricte romans, natomiast gdzieś tam ten wątek romantyczny jest główną osią fabuły. Poznajemy tam naszą główną bohaterkę, która jest muzułmanką i mierzy się z rasizmem, bo mamy tam wydarzenia po 11 września, po ataku i po prostu ona też się czuje taka wykluczona, też nie wierzy w siebie, ma jakieś tam kompleksy. I poznaje Oceana, Oceana, nie wiem jak to przeczytać, Ocean, słuchajcie, i on jest taki uroczy, kochany, on jest naprawdę wspaniałym chłopakiem. Ja w ogóle naprawdę miałam motylki w brzuchu, jak czytam, jak on tam coś do niej mówił i to naprawdę jest takie, taka czysta miłość, wiecie o co chodzi, taka jeszcze taka pierwsza, taka bez takich różnych skaz, które się potem nosi, jak już było w ich związkach i po prostu to było wspaniałe. Także Gdyby ocean nosił twoje imię, bardzo rozczulające, ale też ona nie jest taka właśnie płytka, też nie jest płytka, bo ten temat rasizmu jest tam dosyć mocno poruszony. Następnie wrzucam Listy do utraconej i Więcej niż słowa. To jest taka delogia i w Listach do utraconej chodzi o to, że matka głównej bohaterki umiera i ona chodzi na jej grób składać listy, które do niej pisze, bo po prostu chce jakoś tak, wiecie, no po prostu tak sobie radzi z tym trudnym doświadczeniem i na tym cmentarzu pracuje chłopak, który odrabia takie prace społeczne, bo coś tam zrobił złego i on jej na ten list w pewnym momencie odpisuje. Tak się to zaczyna i to nie jest taki romans, bo gdzieś tam tego romansu jest minimalnie, ale gdzieś ta taka motywacja, żeby znaleźć tą drugą osobę też jest takim głównym celem naszych bohaterów, więc tutaj naprawdę bardzo dobrze wspominam i w ogóle uważam, że ta książka też jest taka niesamowicie uwrażliwiająca. I właśnie Więcej niż słowa jest bardzo podobna. Więcej niż słowa też jest bardzo dobra, ale niestety ona mi mniej zapadła z pamięć mimo wszystko, ale wspominam sobie o nich tutaj razem. Bo to jednak jest jako taka dylogia. Dalej już przechodzimy do tych romansów, gdzie tam jakieś sceny erotyczne są, ale tutaj to jest jeszcze takie 15, myślę 14-15 plus, bo ich nie jest za wiele i one też nie są dosyć jakoś bardzo opisowe. I to jest cała trylogia Maxton Hall, czyli Save Me, Save You, Save Us. Ja czytam tą trylogię 4 lata temu. Byłam w niej zakochana. Zakochana. Ja po prostu piszczałam, ja nie umiałam się doczekać. Pamiętam, że zamówiłam jeden tom i potem te dwa kolejne. Na niej tak czekałam. Po prostu jak na nowy rok, naprawdę. Nawet bardziej. Po prostu byłam tak podekscytowana, byłam tak zaangażowana. I uważam, że trzeci tom jest taki bardzo ogłaskany i nie podoba mi się. Ale pierwsze dwa były super i naprawdę. No, ja wiem, że to takie było bardzo oklepane i to nie jest nic nowego. Tam poznajemy dziewczynę, która jest z takiego, wiecie, biedniejszego domu i mamy chłopaka, który jest w ogóle ultra bogaty i wiadomo, on jest taki niemiły, w ogóle wszyscy tam w tej szkole w ogóle chcieliby, wiecie, być z nim. I ona taka zadziorna, taka inteligentna i oni później pewna z potem przypadków, bo trochę ona, nie że go szantażuje, ale powiedzmy, że on się trochę boi, że ona może coś powiedzieć, jakiś sekret jego, z jego rodziny. No i oni zaczynają tam współpracować przy takim balu i tam gdzieś tam ich znajomość się nawiązuje i to jest Enemies to Lovers, takie delikatne, ale wspaniałe i po prostu, jak sobie przypomnę ten pierwszy tom, to naprawdę świetnie go wspomniałam. I z jednej strony chciałabym go przeczytać jeszcze raz, bo po prostu wiem, żebym była zakochana, ale z drugiej strony boję się, że po prostu moje wyobrażenie jest dużo lepsze niż to, co bym przeczytała. Także chyba tego nie zrobię, ale no mam wspaniałe wspomnienie i bardzo Wam polecam, jeśli właśnie chcecie coś takiego gdzieś tam delikatnie, gdzie jest to zabarwienie, ale jednak głównie ta fabuła się skupia na czymś innym. I teraz już przechodzimy do takich romansów typowo, powiedzmy, dorosłych.
tak naprawdę, o, jeszcze mam takie, powiedzmy, dobra, podzielmy to jeszcze. Tutaj mamy takie studenckie romanse, powiedzmy. I mam tak, serię Being Again. I to jest, znaczy to jest w ogóle seria Again. I tu mamy 5 tomów, też Monica Sten, czyli autorki Save Me. I właśnie w tej serii mamy tych samych bohaterów, tak naprawdę oni się przeplatają w tych swoich książkach. I tam mam tak naprawdę grupę studentów, gdzie oni się przeplatają, wszyscy się znają i gdzieś tam w tych swoich cały czas są, wiecie, te historie są połączone, niektóre się dzieją równolegle. Bardzo przyjemne takie romanse, gdzieś tam też trochę tej erotyczności jest, ale to jest takie, wiecie, na spokojnie moim zdaniem. W sensie ja już też nie pamiętam, więc ja się staram tak mówić, żeby kogoś nie zaskoczyło, ale wydaje mi się, że tam nie było nic takiego i że to bardziej było takie romansowe. Pierwszy tam pamiętam, że mi się nie podobał ogólnie, ale drugi był świetny i bardzo mi się podobał i piąty też mi się bardzo podobał. A trzeci z czwartym, trzeci był cute, z tego co pamiętam, bo ten chłopak był taki nieśmiały, a ja lubię w książkach czasami takich nieśmiałych chłopaków, gdzie właśnie on się taki jest onieśmielony tą główną bohaterką, to jest takie po prostu urocze, ale to tak tylko czasami. Więc tak, też mi się ten trzeci tam podobał, bo właśnie on był niby taki co, taki pitu, a potem ten, więc bardzo fajny, polecam. Dalej mamy serię, oczywiście moją hakeistową, czyli Układ, Błąd i tak dalej. I to jest Off Campus i Brariu. Najpierw mamy Off Campus, dodatek i Brariu. Kocham tę serię. To jest też o hokeistach, oni wszyscy znają, są z jednej drużyny, albo no potem już nie tylko z jednej, ale w tej pierwszej podstawowej, te pierwsze cztery tomy to są właśnie z jednej drużyny. I mamy różne dziewczyny, jedna śpiewa, jedna jest studentką, kolejna coś jeszcze innego robi, więc tak naprawdę bardzo, bardzo te romanse lubię i gdzieś tam faktycznie świetnie się na nich bawiłam. Ostatnio sobie przeczytałam parę, niestety, rozdziałów podboju i to był błąd, bo w mojej głowie, ja lepiej zapamiętałam te książki, dlatego nie chcę do nich jakoś wracać. Wiem, że jak je czytałam, to byłam zachwycona, nie wiem jakby było teraz. Wiem, że w ogóle teraz są wznowienia w ogóle tej serii, więc Układ dalej Wam bardzo polecam i wydaje mi się, że on jest jednym z takich fajniejszych romansów i on jest w ogóle takim iconic romansem w moich oczach, więc bardzo Wam polecam. Jeszcze z takich romansów uczelnianych mamy oczywiście też hokeistów, czyli Icebreaker i Wildfire. Wildfire jeszcze nie ma w Polsce, ale będzie wydane. Icebreaker już jest w Polsce. I co mogę powiedzieć? Poznajemy w pierwszej części Nathana Hawkinsa, który jest kapitanem drużyny hokejowej, mamy Anastasię, która jest łyżwiarką figurową, z plotem przypadków i właśnie łyżwiarze i hokeiści trenują na jednym lodowisku i oni się tam zapoznają. No i ta książka jest mocno taka erotyczna, czego się ludzie nie spodziewają, bo ma bardzo słodką okładkę i po prostu nie spodziewasz się tego. Ja się też nie spodziewałam, że aż tak, bo jednak no, ta okładka sugeruje, jakby to było naprawdę coś takiego lajtowego. No i poniekąd było, ale wiecie, mogło być dużo bardziej, patrząc na tą, po prostu na tą oprawę graficzną. I Wildfire, tam mamy Rasa, który też jest hokeistą. Ale co mi się najbardziej podoba w tych romansach? W ogóle odsyłam Was może do mojego filmu, gdzie TikTok mi wybierał, co czytam, ale bo tam się bardziej rozgadałam o tym Icebreakerze, ale mi się najbardziej podoba, że Hannah Grace pisze swoich bohaterów tak, że oni chcą rozmawiać, oni chcą zbudować ten zdrowy związek, oni chcą przeprowadzić te trudne rozmowy, oni chcą przeprowadzać te traumy wspólnie, oni chcą po prostu, wiecie, być dla siebie dobrymi partnerami i przepraszam, że tak macham tym długopisem, tak po prostu. W każdym razie oni naprawdę chcą zbudować tę wspólną taką przestrzeń dla siebie i to najbardziej kocham. Dalej mamy Emily Henry, ale tutaj polecam Wam tylko dwie książki, czyli Book Lovers i tam mamy taki motyw, powiedzmy, nie, że drugiej szansy, ale tu mam takie bardziej enemies to lovers i tu mam taki dorosły romans już, taki wiecie, no po prostu oni mają tam pod 30. I tak samo Happy Place. Happy Place mi się bardziej podobało, bo tam mamy parę, która była 6 lat w związku i w ogóle byli zaręczeni i ten chłopak tak naprawdę zostawił ją nagle i później oni udają przed swoimi przyjaciółmi, że dalej są razem i gdzieś tam sobie też wyjaśniają swoje rzeczy. Naprawdę strasznie się wzruszyłam na tej książce, także Wam obie te Emily Henry akurat polecam. Dalej mamy Lauren Asher i tutaj tak, albo ta seria z Kierowcami Formuły 1, która była w porządku, albo bardziej Wam polecam Miliarderzy z Krainy Marzeń i to jest Drobnym Drukiem oraz Warunki Umowy. Warunki Umowy mi się bardziej podobały. Szybko nie zapomniałam, ale jak czytałam, to byłam bardzo zaangażowana. I teraz będzie finalna oferta. Tak mi się wydaje, że to pewnie tak przetłumaczą. The Final Offer, ale nie wiem, kiedy to będzie. Na sobie napisałam The Spanish Love Deception, bo kochamy Arona Blackforda. I tam mamy Workplace Romance. On jest jej szefem, ona go nienawidzi, ale ponieważ nie ma wyjścia, to zaprasza go, żeby on poleciał z nią na wesele jej siostry do Hiszpanii, bo oni tam w Stanach pracują i tak dalej.
Tak mi się wydaje, że w Stanach, ale wydaje mi się, że tak. I no on, wiadomo, ona mu się podoba, on o tym nie wie, oni tak chodzą obok siebie i naprawdę to napięcie między nimi, I love it. I naprawdę to też był taki slow burn, a ja lubię slow burn, bo po prostu możesz się tak zaangażować i właśnie na początku jest to takie napięcie, że ty nie wiesz i tak dalej, że nie ma od razu takiego przejścia tej bariery takiej, wiecie, fizycznej, tylko po prostu na początku chodzicie obok siebie, coś tam, coś. Bardzo mi się to podobało. Także The Spanish Love Deception, top of the top. Dalej sobie napisałam dwa takie smutne romanse, czyli Love Rosie, gdzie też mamy takie friends to lovers troszeczkę i bardzo trudną taką miłość, ale nie będę wam mówić, bo wydaje mi się, że też warto na przykład obejrzeć film, jeśli ktoś nie chce czytać książki i ogólnie nie chcę spoilerować, bo to jest bardzo dobra książka, ale smutna. I drugą smutną książką jest Na Zawsze, Ale z Przerwą i tam mamy małżeństwo, które się pobrało i ten chłopak ginie w wypadku samochodowym, znaczy nie w wypadku samochodowym, on zostaje potrącony tak naprawdę, ale ze śmiertelnym skutkiem, ze skutkiem śmiertelnym. I ta dziewczyna nie poznała jego rodziców, nie poznała jego matki i ta matka też jest taka zdezorientowana, bo on nigdy nie mówił, że ma jakąś kobietę, a tu nagle, że to jego żona i tak dalej. I mamy retrospekcję do ich związku oraz do tego, jak ona sobie teraz z tym radzi. I to było naprawdę końcówka po prostu, ja naprawdę miałam łzy w oczach. Także Taylor Jenkins Reid naprawdę przesadziła. To było traumatyczne doświadczenie. I last but not least, oczywiście rekomendacje serii Twisted. Pierwszego tomu nie lubię, tak jak mówię, ale trzy kolejne wspaniałe. No i co wam powiedzieć? Jeszcze przeczytałam Władcę Gniewu, który jest pierwszym tomem kolejnej serii tej autorki, ale one są połączone. Najlepiej najpierw sobie przeczytać Twisted, a potem czytać tą serię, bo tutaj jest mnóstwo spoilerów do Twisted, a zwłaszcza do czwartej części. Także no, jak wolicie, możecie czytać to nie po kolei, ale wydaje mi się, że to troszeczkę odbierze wam przyjemności z lektury, bo gdzieś tam są podobne, wiecie, na przykład jest ta sama sytuacja opisana dwa razy, tylko z trochę innych perspektyw i wydaje mi się, że to też fajnie tak się uzupełnia, ale wiadomo, to są tylko romanse, więc gdzieś tam nie mamy wysokich oczekiwań. I to by było na tyle, wiecie, że jestem romansiarą, postarałam się tutaj wymienić książki, które faktycznie gdzieś tam wydaje mi się, że są najfajniejsze, żeby sobie je przeczytać, może w tym okresie teraz takim walentynkowym, właśnie romantycznym, a może po prostu macie ochotę na jakiś dobry romans i chcielibyście po niego sięgnąć. Możecie mi napisać w komentarzach jeden tytuł waszego ulubionego romansu, jeśli jakiegoś nie czytałam, to z chęcią sięgnę, także dajcie znać w komentarzu. Ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach.